Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Premier Węgier Viktor Orbán w miniony poniedziałek 4 marca 2024 roku podczas swojego wystąpienia na forum Węgierskiej Izby Handlu i Przemysłu powiedział, że potrzeba nowego formatu współpracy międzypaństwowej w regionie Europy Środkowej. Owszem, wspomniał o grupie wyszehradzkiej, o grupie V4, skupiającej Polskę, Czechy, Węgry i Słowację, ale wyraźnie zasugerował stworzenie nowego formatu. Powiedział wprost, że w taki nowy format powinny być zaangażowane oprócz Węgier także Słowacja, Serbia i Austria. I ta współpraca austriacko-węgiersko-słowacko-serbska miałaby nie tyle zastąpić Grupę Wyszehradzką, ale pojawić się obok niej. I tutaj niewątpliwie przyczyna tego stanu rzeczy, taka propozycja w ogóle stworzenia nowego formatu, wynika z tych rozbieżności, które pojawiły się na ostatnim spotkaniu premierów państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w Pradze pod koniec lutego bieżącego roku. Wtedy tylko przypomnę, poszczególne państwa reprezentowali premierzy Donald Tusk, Peter Fiala, Robert Fico i Viktor Orbán. Wtedy rzeczywiście zarysował się taki, można powiedzieć, bardzo ostry spór, jeżeli chodzi o stosunek do Ukrainy, czy stosunek do pomocy Ukrainie. No, ewidentnie widać, że Węgrzy i Słowacy mają zupełnie inne podejście niż Polska i Czechy. I to przypomina trochę sytuację z lat 2014-2015. Ja tylko przypomnę, że wtedy już po aneksji Krymu przez Federację Rosyjską doszło do podpisania porozumienia między Czechami, Słowacją i Austrią. Tak, doszło do podpisania tak zwanej deklaracji sławkowskiej. Niektórzy właśnie mówili o stworzeniu trójkąta sławkowskiego, który był taką przeciwwagą dla Grupy Wyszehradzkiej. To było 29 stycznia 2015 roku. Inicjatywa wyszła ze strony Milosza Zemana, prezydenta Czech, który zresztą wprost mówił o tych istotnych rozbieżnościach, jeżeli chodzi o stosunek właśnie do innych poglądów na temat Ukrainy i Rosji. No, Polska tutaj przedstawiała, czy decydenci w Warszawie przedstawiali bardzo takie, można powiedzieć, proukraińskie stanowisko, natomiast pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej były mocno zdystansowane wobec takiego podejścia. Tutaj zresztą premier Słowacji Robert Fico od wielu lat, można powiedzieć 10 lat, utrzymuje bardzo, bardzo stały pogląd, jeżeli chodzi o te kwestie. Z tej deklaracji sławkowskiej, z tego trójkąta sławkowskiego niewiele wyszło, jeżeli chodzi o jakąś, powiedzmy, nową jakość czy nowy format współpracy. Natomiast rzeczywiście te rozdźwięki były i pogłębiają się. I to, co widzimy teraz, już zwłaszcza po lutym 2024 roku, pokazuje, że te tarcia są znacznie głębsze, znacznie mocniejsze niż były w latach 2014-2015. Tutaj Viktor Orbán czy Robert Fico prowadzą zupełnie inną politykę niż premier Czech Petr Fiala czy właśnie premier Donald Tusk. Widać także to w relacjach z Chinami, tę rozbieżność właśnie stanowisk. Myślę, że warto przywołać decyzję władz chińskich, chińskiego rządu, o czym poinformował w miniony czwartek w Pekinie minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wang Yi, a mianowicie od 14 marca Chiny rozszerzają wdrażanie polityki bezwizowej wobec Węgier i Austrii również. Dochodzi do tego oczywiście jeszcze Irlandia, Belgia, Luksemburg dołączają do innych państw, które wcześniej dołączyły, jeżeli chodzi o kraje europejskie, do ruchu bezwizowego. W tym ruchu bezwizowym są i Francja, i Niemcy, i Włochy, i Holandia, i Hiszpania. To jeszcze ten ruch bezwizowy Chiny zaproponowały tym państwom w listopadzie ubiegłego roku. Natomiast rzeczywiście to, że Austria i Węgry dołączają teraz do tego ruchu bezwizowego z Chinami, jest wynikiem tej polityki
także wielowektorowej, którą prowadzi Viktor Orban. I tego absolutnie nie można lekceważyć. To jest polityka no, niezwykle asertywna, polityka bardzo realna. Biorąc pod uwagę wielkość Węgier, to Węgrzy, tak jak wielokrotnie już o tym mówiłem w podcaście geopolitycznym, prowadzą politykę nad wyrost. No, to można powiedzieć, że na wyrost troszeczkę prowadzą tę politykę, natomiast rzeczywiście ta kultura strategiczna na Węgrzech rozwija się w sposób taki dynamiczny i ta umiejętność gry na wielu fortepianach przynosi Węgrom bardzo wiele korzyści, co zresztą spotyka się z dużym szacunkiem także polityków w Stanach Zjednoczonych i myślę, że to wczorajsze spotkanie 8 marca 2024 roku na Florydzie, spotkanie Viktora Orbana z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, a jednocześnie kandydatem republikanów w tegorocznych wyborach, jasno pokazuje, że polityka Viktora Orbana cieszy się szacunkiem nie tylko na wschodzie, ale także na tak zwanym kolektywnym zachodzie. Viktora Orbana można nie lubić, można zarzucać mu bardzo wiele rzeczy, no ale to, że prowadzi politykę suwerenną, politykę państwa suwerennego, politykę realną i politykę wielowektorową, tak jak powiedziałem, budzi szacunek. Zresztą sam Donald Trump przyznał i powiedział nawet takie słowa, które wywołały dosyć duże zdziwienie wśród niektórych decydentów w Warszawie, że nie ma nikogo mądrzejszego ani lepszego przywódcy niż Viktor Orban. No, w swoim stylu zresztą Donald Trump skwitował Orbana, że jest on, cytuję, fantastyczny. To oczywiście charakterystyczne dla Trumpa, natomiast rzeczywiście ta wypowiedź Donalda Trumpa i samo spotkanie z Viktorem Orbanem jest jasnym sygnałem, jest bardzo istotnym sygnałem, jeśli chodzi o wyborców konserwatywnych w Stanach Zjednoczonych, ale także w kontekście wojny na Ukrainie. Takie mocne wsparcie Viktora Orbana jednocześnie też lewaruje pozycję Węgier w tej części Europy i rzeczywiście też ta współpraca między Serbią, Austrią, Węgrami w zakresie powstrzymywania nielegalnej imigracji, zabezpieczania zewnętrznych granic Unii Europejskiej jest takim istotnym spoiwem. Do tego, tak jak powiedziałem, te słowa bardzo ciepłe, bardzo przyjazne Donalda Trumpa, no niewątpliwie wzmacniają autorytet Viktora Orbana nie tylko wśród tej części konserwatywnej społeczeństwa węgierskiego, ale także na arenie międzynarodowej. Widać, że to pogłębiające się relacje czy z Chinami, podpisanie dwóch porozumień dotyczących bezpieczeństwa, wizyta ministra spraw zagranicznych Węgier w Rosji, kolejne wizyty w Rosji, także te pogłębiające się relacje gospodarcze, zakupy rosyjskiego gazu, kontrakty z Rosatomem, prawda, rozbudowa elektrowni jądrowej w Paks. To wszystko przynosi Viktorowi Orbanowi istotne korzyści i taka gra na wielu fortepianach niewątpliwie jest czymś, co powinno być inspiracją dla polityków w Warszawie. Natomiast to, co widzimy, to nieudolne prowadzenie takiej, można powiedzieć, budowy jakichś sojuszy w Europie Środkowej, które jest absolutnie iluzoryczne. No wystarczy przypomnieć tutaj trójkąt chociażby lubelski, tak, który jest no, taką namiastką właściwie tego, czym powinien być taki wielostronny format współpracy, zwłaszcza gospodarczej. No, Węgrzy wykorzystują takie swoje pragmatyczne spojrzenie, zwłaszcza na kwestie gospodarcze i dzięki temu wygrywają gospodarczo dla siebie bardzo wiele kontraktów, bardzo wiele korzyści ekonomicznych, natomiast no, polscy politycy zapatrzeni są w wizję romantyzmu, wizję prometeizmu, wizję Międzymorza, które są absolutnie mrzonkami dzisiaj. Warto o tym powiedzieć i warto tutaj można powiedzieć zarekomendować tę politykę realną, którą prowadzi premier Viktor Orban, także decydentom w Warszawie. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest m.in. moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje
genezę takich koncepcji, chociażby jak Międzymorze czy Trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni, to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.